Agnieszka Sierocińska, Chrzanowska Telewizja Lokalna. Zapraszam na nasz najnowszy serwis informacyjny, a w nim m.in. o nowych światłach na osiedlu Trzebińska, bakteriach na krytej pływalni i przełomowym odkryciu archeologicznym w Chrzanowie. Sporo będziemy mówić także o ekologii. Zapraszam, a zaczynamy od tematu drogowego. Skrzyżowanie ulicy Sikorskiego i Kanałowej zyskało nową sygnalizację świetlną. Mieszkańcy liczą na mniejszy hałas w okolicy, kierowcy na poprawę bezpieczeństwa. Od czasu powstania obwodnicy północno-zachodniej mieszkańcy pobliskich bloków odczuwają uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem. Mieszkamy w mieście, samochodów jest coraz więcej i tu zaczyna się problem. Dla kierowców, którzy jeżdżą przez Chrzanów, spowodowało to, powiedzmy, rozluźnienie wyjazdu z Chrzanowa przez obwodnicę i prosto jadący na Trzebińskie, ale niestety mieszkańcy, zwiększyła im się uciążliwość, to co wiedzieli, no samochodów na początku jeździło mniej, a teraz jeździ coraz więcej tych samochodów, no niestety uciążliwość na pewno dla mieszkańców jakaś jest. Skrzyżowanie stało się kłopotliwe nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków. Raz, że jest szybko, tu jest przedszkole, przechodzą mieszkańcy, którzy przywiozą dzieci do przedszkola i przechodzą przez ulicę, jest różnie. Nawet wyjazd, powiedzmy, z ulicy Kanałowej na ulicę Sikorskiego, z lewej strony patrząc na wiadukt, jest to trudne do wypatrzenia samochodu, który jedzie z dużą prędkością jeszcze z wiaduktu. Dlatego mieszkańcy wnioskowali do Rady Osiedla o zamontowanie tu świateł. Gmina przychyliła się do tego postulatu i na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kanałowej właśnie zamontowano światła. Mi się wydaje, że to bardzo dobre są te światełka. Czyli spowolnią troszkę ruch? Spowolnią na pewno, bo kierowcy po prostu będą się zatrzymywać. W sumie są tacy kierowcy, nie mogę narzekać, broń Boże, że są bardzo grzeczni, uczynni i po prostu się zatrzymują, ale są tacy, że nie. Czyli co, stoi się, stoi nic? Stoi się, stoi i trzeba długo czekać, żeby przejść. To taka jest prawda. Także jestem bardzo zadowolona, że te światła są. Jako kierowca to tutaj ciężko jest zauważyć kogoś, bo tu jest ten żywopłot i tutaj to tak, że raczej te światła są dobrym pomysłem. Bezpieczniej będzie i powiem tak, jak ktoś chce przejść, to czasami nie widzi, no i kierowca też ma problem, także światła raczej dobry pomysł. No na pewno jest dobrze. Co miały być światła jeszcze takie jak są w Sierszach albo przy szkole w Trzebinie, tu jeszcze miała być tablica, z jaką szybkością dane auto jedzie. Tego widzę nie ma. A że powstają, to na pewno dobrze było. Bezpieczniej będzie? Bezpieczniej, no tak przypuszczamy. Przyjdźcie o godzinie 5 rano, to zobaczycie, co tu jest. Ja tu chodzę do lekarza dość często, to 5 godzina, stuwa to jest mało powiedziane, bo też jestem kierowcą i wiem, jak się jedzie 50, a jak się jedzie 100. Ma to być tak zwana sygnalizacja inteligentna, reagująca czerwonym światłem na zbyt szybko zbliżające się pojazdy. Obecnie nie ma jeszcze jednak pełnej funkcjonalności. Zobaczymy, na ile to spełni swoje zadanie, które tu jest, ale one za 2 tygodnie zaczną działać. Niech się kierowcy zastanowią nad tym, bo przejazd na czerwonym świetle jest bardzo poważnym wykroczeniem. Mieszkańcy liczą, że nowa sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia w tym rejonie. Marcin Cezar, Chrzanowska Telewizja Lokalna. Parking ma być dostępny dla mieszkańców od września. Niedawno wydawało się, że jest już gotowy, czeka tylko na odbiór. Teraz okazało się, że część nawierzchni jest do wymiany. Panie burmistrzu, dobiega końca inwestycja, na którą myślę czekają kierowcy, ale także mieszkańcy osiedla Północ, czyli budowa parkingów przy ulicy Zielonej. Wykonawca co prawda ma jeszcze ponad miesiąc zgodnie z umową. Ten czas to jest koniec sierpnia. Natomiast większość robót już jest zrobiona. To co najważniejsze, czyli podbudowa, odwodnienie, te wszystkie trudne roboty w ziemi schowane, one są już zakończone. Ten parking po prawej stronie mniejszy jest już prawie gotowy. Kończymy jeszcze pracę na tym większym parkingu po lewej stronie ulicy Zielonej. Tam też została na części parkingu niezgodnie z projektem położona kostka betonowa, więc wykonawca został wezwany do tego, żeby przywrócić to miejsce do stanu zgodnego z projektem wykonawczym i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z przetargu, więc na części tego parkingu jest nawierzchnia z płyt ażurowych z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to część biologicznie czynna zgodnie z projektem, a po drugie no, służy też eksploatacji urządzeń do odwodnienia tego terenu. Na
natomiast nie ma tutaj żadnego problemu. Wykonawca to robi oczywiście na swój koszt. Tutaj gmina w żaden sposób nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Robota idzie bardzo dobrze i współpraca z wykonawcą również, więc wszystko wskazuje na to, że termin oddania będzie przed końcem jeszcze umowy. Mogę też zapewnić wszystkich Państwa, że te wszystkie inwestycje, które będziemy oddawać, nie będą czekały na przecięcie wstęgi. Będziemy je od razu oddawać, zaraz jak to tylko będzie możliwe. Te parkingi wykonywane są w ramach dofinansowania i w ramach programu Parkuj i Jedź. Czy to oznacza, że one są przeznaczone tylko dla tych, którzy będą korzystać z komunikacji kolejowej? Tak, te parkingi są realizowane w ramach unijnego projektu. Otrzymaliśmy spore unijne finansowanie budowy. Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom przesiadkę na komunikację publiczną. No, głównie chodzi tutaj o linię kolejową w kierunku Krakowa lub w kierunku Katowic. Natomiast oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, gdzie kierowca mieszka, jeśli będzie chciał na tym parkingu zaparkować. Nie będzie on także, będzie on także bezpłatny. Natomiast będziemy zliczać, ile pojazdów wjeżdża, ile pojazdów wyjeżdża, bo jesteśmy tutaj zobowiązani do odsyłania takiej statystyki w okresie trwałości projektu. W Hekle można się już kąpać. Sanepid zezwolił na otwarcie kąpieliska, bo nie wykrył w wodzie bakterii coli. Na wyniki badań czeka natomiast chrzanowska kryta pływalnia, zamknięta w minionym tygodniu w związku z wykryciem tam legionelli. W miniony czwartek po raz kolejny pobrano próbki wody do badań. Na wyniki trzeba czekać około 2 tygodni, a więc najprawdopodobniej dopiero 6 sierpnia kryta pływalnia w Chrzanowie zostanie ponownie otwarta. Cząstkowe wyniki dostaniemy po około tygodniu z laboratorium, czy mamy jakiś wysiew, czy nie. Natomiast wyniki ostateczne do 2 tygodni maksymalnie. Te działania naprawcze to co? To jakieś specjalne środki, dodatkowe ilości chemii? Przede wszystkim zaczęliśmy sami to, co robiliśmy zawsze, czyli przegrzewanie wody tyle, ile mogliśmy, czyli temperaturą powyżej 60 stopni, w których ta legionella ginie. Niemniej jednak dodatkowym środkiem, który udało nam się załatwić w przeciągu praktycznie niecałych 2 dni, to generator dwutlenku chloru. Znaleźliśmy firmę, która wypożyczyła nam na ten moment to urządzenie, które w sposób ciągły dozuje nam chlor. To urządzenie, jeżeli sprawdzi się, będzie działało ciągle już potem, po wrażeniu oczywiście akceptacji przez burmistrza zakupu. Tak? Na ten moment mamy go wydzierżawionego na około miesiąc. Czy to nie jest tak, że później strach będzie wejść do tej wody, bo tak bardzo będzie chlorowana? Nie. Tak jak mówiłem, legionellę mieliśmy wykrytą tylko w obiegu centralnej wody użytkowej, czyli kolokwialnie mówić tam, gdzie to jest zakończone prysznicami. Wszystkie niecki basenowe, podkreślam, basen sportowy, hamowny, rekreacyjny, mamy czyste i wolne od jakichkolwiek bakterii. Wyłączone mam z obiegu z decyzją sanepidu prysznicę. Nie jestem w stanie uruchomić basenu bez tego elementu. No nie jestem w stanie przepuścić klientów w jedną i w drugą stronę, czyli przed skorzystaniem z basenu i po skorzystaniu z basenu bez prysznicy. W związku z tym byłem zmuszony zamknąć cały obiekt. Co jeżeli się okaże, że te ponownie pobrane próbki nie są całkowicie czyste, to oczywiście czarny scenariusz? To przekroczenie, które obecnie wyszło, zmusiło nas do natychmiastowego podjęcia działania i zmusiło również sanepid do wydania decyzji o tym, aby zamknąć obiekt cały. Mam nadzieję, że te wyniki, które będą jakby kolejne, potwierdzą, że urządzenie działa, że nasze zabiegi zostały tak wykonane, że ta legionella nam po prostu zginie. Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Chrzanowskim Parku to temat, który wywołał burzę na naszym profilu FB. Od czasu cięć w Puszczy Białowieskiej ta tematyka jest bardzo drażliwa. Coraz więcej osób nie pozostaje obojętnych na to, co dzieje się wokół nich, dalej lub bliżej. Zresztą w Chrzanowie od dawna pojawiają się głosy, że miasto powinno być bardziej zielone. O tym, jakie dziś są trendy w kwestii utrzymania zieleni i czy cięcia są konieczne, rozmawiamy z botanikiem Stefanem Gawrońskim. Agnieszka Sierocińska, witam. Porozmawiamy dzisiaj o tematach związanych z ekologią, która wywołuje ogromne emocje. Także w Chrzanowie okazało się to m.in. przy okazji informacji o cięciach pielęgnacyjnych i wycince części drzew w Chrzanowskim Parku. Naszym gościem dzisiaj jest pan Stefan Gawroński, botanik. I właśnie, panie Stefanie, wiele osób uważa, że Chrzanów to miasto, które zostało zabetonowane, że tu zbyt wiele się betonuje, zbyt mało sadzi. Być może dlatego te cięcia kilkudziesięciu nawet drzew wywołują aż tak ogromne emocje. I stąd pytanie, czy one rzeczywiście są konieczne? Więc zaczniemy to tak. Problem drzew jest
bardzo drażliwy. I to w całej Polsce ten problem wynika stąd, że są ludzie, którzy uważają, że drzewa są bardzo ważne, bardzo istotne dla środowiska przyrodniczego miasta. Ja też tak uważam. No i są ludzie, którzy są przeciwnikami. I teraz trzeba znaleźć jakby takie argumenty jasne, które by po prostu pogodziły te dwie rzeczy. Problem drzew w mieście bierze się często stąd, że one były kiedyś niewłaściwie nasadzane, bez projektów takich, które byłyby projektami architektonicznymi, bo do tego się wykonuje określone projekty. Często nasadzane po prostu tak dowolnie, czyli żeby nie powiedzieć chaotycznie. No i często były to złe odmiany, czyli drzewa duże, które w przestrzeni powiedzmy międzyblokowej czy w przestrzeni miasta stanowią pewien problem. Ten problem powoduje, jest jednym z tych problemów, to jest zacienienie nadmierne dolnych parterowych czy tam powiedzmy okien. No a z drugiej strony jest to kwestia też bezpieczeństwa, czyli jakichś dróg przeciwpożarowych, które te drzewa mogą, że tak się wyrażę, blokować. Natomiast pani pyta o betonowanie. No, jeśli popatrzymy na niektóre place i na niektóre powiedzmy projekty architektoniczne, to rzeczywiście wydaje się, że celem architektów jest betonowanie. Popatrzymy na rynek, który kiedyś miał zieleń taką tradycyjną, to pamiętam takie artykuły, że też mówiono, że to jest jakieś takie sielankowe, wiejskie, że powinno być nowocześnie. No więc te głosy spowodowały między innymi to, że ten projekt był taki, jaki był. Trzeba pamiętać, że ten projekt tego na przykład rynku wygrał jakieś nagrody ogólnopolskie, czyli to de facto... Też chyba powinniśmy się zastanowić, jaką funkcję to miejsce pełni. Właśnie, więc to pokazuje, jak my na tą zieleń po prostu patrzymy z punktu widzenia architektonicznego. Problem już też wynika stąd, że architekci bardzo często zieleń traktują bardzo formalnie, czyli zieleń to jest taki jakby dodatek do tego, co stanowi przedmiot tej architektury. I tak widzimy bardzo często, że to są bardzo ładne, sprowadzone gdzieś tam za granicę kamienie, jakieś takie powiedzmy elementy dekoracyjne w postaci odpowiedniej aranżacji powierzchni. Natomiast zieleń jest dodatkiem. I tu choćby nawet wracając do rynku głównego, też projektant po prostu nie przewidział, że powiedzmy nasadzone drzewa, tu chodzi o platany, rozrosną się kiedyś. No i teraz w tym momencie rodzi się problem, bo te drzewa niestety rosną. Trzeba było je przycinać co roku. Znowu to wzbudza kontrowersje. A dlaczego ciąć? A jak się ich nie tnie, to one się jeszcze bardziej rozrastają. To może niech się rozrosną, skoro Tak, ale wtedy to, że tak się wyrażę, zniszczy całą tą infrastrukturę, czyli po prostu zostawiono za mało przestrzeni dla systemu korzeniowego dla tych drzew, za bardzo je obetonowano. I to jest ten właśnie problem. Wydaje mi się, że mieszkańcy teraz za tym, żeby tych dużych drzew było jak najwięcej, wszyscy myślimy w tym kontekście smog, zanieczyszczenie środowiska, drzewa jak gdyby pomagają nam czyścić to powietrze. Czy w takim razie uda się znaleźć jakiś złoty środek? Czy pana zdaniem jest to możliwe? No proszę panią, więc jest tak. Można oczywiście to do tego podejść w taki właśnie sposób, czyli przebudować tą zieleń, która jest obecnie powiedzmy na osiedlach, bo o tym mówimy. Nasadzić właściwe drzewa z właściwym doborem, według właściwego projektu. Czyli między blokami powiedzmy teoretycznie wsadzić drzewo duże, które będzie rosło w środku i które nie będzie cieniowało tych budynków i okien tych budynków obok, a powiedzmy w pobliżu ich jakieś drzewa mniejsze. Ale to wszystko wymaga po prostu projektu. I te projekty winny obowiązywać, winny być powiedzmy takie zasady, że sadzimy to tylko i wyłącznie według jakichś określonych zasad. Tu jest jeszcze może wrócę z jedną rzeczą, że w tym momencie na rynku, tym powiedzmy w sprzedaży szkółkarskiej, tego materiału szkółkarskiego jest bardzo dużo. Problem polega na tym, że często nie nadający się do takiej zieleni po prostu miejskiej. Brakuje nam na rynku materiału z powiedzmy odpowiedniej wielkości, takiego powiedzmy rodzimego. My często sprowadzamy te drzewa z zagranicy, te firmy sprowadzają z zagranicy, często z południa. One słabo się aklimatyzują do tych naszych warunków, często one wypadają. No i panuje taka pewnego rodzaju też niechęć, że tam powiedzmy sadzi się pewne rzeczy, one potem wypadają, jest cały czas ten problem. Także jest to jakby złożone z dwóch rzeczy. Winniśmy znaleźć obszary
i sadzić na tych obszarach drzewostan zupełnie już, no powiedzmy, na innych zasadach, który wymaga no, przemyślenia projektów. No tutaj tak można powiedzieć, że to zaczyna się dziać w mieście, że powiedzmy przyjęto taką zasadę, że na gruntach, które utrzymuje miasto. Ale w mieście Chrzanów? W mieście Chrzanów, tak. Sadzi się już te drzewa tak, żeby powiedzmy zachować tą odległość, te minimum 6 metrów od budynku, żeby tych drzew nie sadzić bliżej i żeby dobierać odmiany drzew, które mają albo powiedzmy tą koronę, średnica tej korony są kolumnowe, czyli taka powiedzmy no, nie przekroczy tam 3-4 metrów, no, a wysokość drzewa też nie będzie większa niż powiedzmy no, 8 metrów. No. A czy to rzeczywiście jest tak, że to co się wytnie, to się w zamian sadzi? Bo tak, takie są głosy, ale oczywiście... Tak, znaczy to jest tak, że generalnie z zasadą no i w związku z ustawą o ochronie przyrody wycinane drzewa trzeba zastąpić materiałem, który będzie nasadzony, czyli za każde drzewo w decyzjach no, nakazuje się nasadzenie przynajmniej tam, no tu nie ma, nie mówi się minimum jednego drzewa, ale można oczywiście wydać decyzję o nasadzeniu większej liczby drzew, to w zależności od, to jest już decyzja, że tak się wyrażę, organu wydającego ten wniosek na wycinki. Ale miasto też jest zobligowane, wycina drzewa na własnym gruncie, więc starosta nakłada obowiązek nasadzeń. A gdzie w Chrzanowie się sadzi tak według jakiegoś planu? Już teraz kojarzę pan. Znaczy się, no to co miasto sadzi, to głównie na tych terenach, które swoje utrzymuje. Tak jak państwo pojedziecie, powiedzmy, no tutaj ulicy Zielonej, no są te nasadzenia, tam jest ten ciąg taki nasadzeń, powiedzmy, lipowych wzdłuż tej powiedzmy, takiej ścieżki biegnącej wzdłuż obwodnicy. Co jest istotne? Istotne jest jeszcze, to też państwo musicie tutaj wiedzieć, że nasadzenia, nie można ich też nasadzać sobie dowolnie. Mamy całą infrastrukturę podziemną, czyli mamy elektryczność, mamy gaz, mamy wodę, mamy kanalizację i to wbrew pozorom, jak się popatrzy na te mapy, jak jest zagęszczenie tego, jak to kiedyś było projektowane, że to było też tak troszkę też, no powiedzmy chaotycznie, żeby tam po najmniejszej linii przeciągać te rzeczy, to ogranicza z kolei znowu te nasadzenia, bo tego nie można nasadzić na tych przewodach, tylko trzeba zachować to minimum 2 metry, 1,5 metra od tej istniejącej sieci, to też generuje pewnego rodzaju problemy. I te problemy na przykład w mieście Krakowie są tak ogromne, że miasto Kraków nie ma miejsca do nasadzenia drzew, nawet te, które wypadły, bo się okazuje, że zgodnie z nowymi, obowiązującymi normami, no nie da się posadzić drzewa na istniejącej sieci gazowej, sieci elektrycznej, sieci wodnej. Być może dlatego o Krakowie się coraz częściej też mówi właśnie, że się zostaje betonowe miasto w przeciwieństwie do Katowic, no. Ale podobno powstają tam między innymi parki kieszonkowe, no, przy ulicy Dekerta między innymi. No, wie pani co, kiedyś parki były projektowane jako obiekty duże. Więc te parki, które powstawały w Krakowie, jak park powiedzmy Jordana, to miał 20 hektarów i to są parki, których można pomieścić całą tą powiedzmy rekreację szeroko pojętą. Ale w Krakowie powoli już miejsca no to nie ma, bo deweloperzy wchodzą wszędzie. W Chrzanowie jest troszkę inna sytuacja, mamy zresztą dwa parki, ale być może takie parki kieszonkowe, malutkie, byłyby jakimś takim też rozwiązaniem. I tu ma pani rację, czyli te parki kieszonkowe, czyli to, co nazwalibyśmy parkami kieszonkowymi, one powinny spełniać tą podstawową funkcję, żeby je służyć. Co one powinny mieć? One powinny mieć przede wszystkim infrastrukturę taką, żeby można było sobie tam usiąść wygodnie. Powinny mieć odpowiednie nasadzenia drzew, żeby był cień. O nich powiedzmy nie będzie siedział cały dzień w pełnym słońcu. Powinny być tam kosze na śmieci. No i jakaś tam infrastruktura taka, która ewentualnie no, mogłaby być, nie wiem, no jakaś tam powiedzmy urządzenie zabawowe, chociaż z tymi jest problem, bo to te urządzenia zabawowe wymagają odpowiedniej infrastruktury, zabudowy określonych miejsc. Ale przede wszystkim to powinno być miejsce do takiej kontemplacji, czyli nasadzenia na tyle kolorowe, zmieniające się w ciągu roku, żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli i żeby usiedli. Mogą tam być jakieś stoliki, gdzie można ewentualnie sobie tam, powiedzmy, nie wiem, zagrać w szachy, no coś tego typu rzeczy, jakieś pergole z nasadzeniami. Czyli to na przykład na osiedlach, nie wiem,
blokach, między blokami, takie miejsca mogły powstawać, nawet gdyby tak, wspólnoty tak, z inicjatywy tak, ludzi. Tak, żeby one łączyły tych ludzi, żeby oni przyszli i nie siedzieli na przykład na ławce, tylko widzi pani, tu też jest problem tego rodzaju, że każde takie miejsce takiego parku powoduje, że część jest sprzeciw mieszkańców, że tam będą siedzieli ludzie i na przykład będą, nie wiem, powiedzmy spożywali alkohol, że tam będą śmieci, że tam będą różne inne rzeczy. No a przede wszystkim to musi być utrzymywane. Więc bez utrzymywania, bez sprzątania, zwykłego sprzątania śmieci, bo zawsze ktoś przyjdzie wieczorem, zostawi tam butelki. A to kosztuje. A to kosztuje. Tak. Słyszeliśmy tutaj w Szanowie takie argumenty, że mieszkańcy chcą zieleniec, a gmina mówi, no dobrze, ale kto będzie płacił za utrzymanie na przykład tego zieleńca. Tak. Więc ekologia chyba nie jest rzeczą tanią. Wie pani co, no jak patrząc tak, jak kiedyś takie robiłem zestawienie kosztów utrzymania, to bardzo stare, gdzieś tam powiedzmy no 2005, to miasto Chrzanów wydawało w tym czasie, w ówczesnym czasie gdzieś około no powiedzmy 1,5 miliona złotych na 90 hektarów terenów zielonych, różnie utrzymywanych. Niektóre były tylko koszone raz czy dwa razy. Ale teraz na przykład Kraków, który ma gdzieś w granicach 1350 hektarów, potrafi wydać w budżecie prawie 100 milionów, więc to skala, że tak się wyrażę, tych wydatków no jest ogromna. Ale chyba warto inwestować w zieleń. Ja myślę, że jest taka potrzeba w ludziach jednak tego, żeby tych miejsc takich zielonych było coraz więcej. Być może dlatego, że docierają te informacje wokół nas o zagrożeniu dla środowiska. Tak, ale wie pani, jest coś takiego, że za tą zieleń, za tworzenie zieleni biorą się sami mieszkańcy na świecie. Nawet zrobił się cały taki ruch, którego już nie pamiętam tego sformułowania angielskiego, nazywa się taką partyzantką ogrodową, że ludzie po prostu zajmują przestrzeń miejską, nawet nie pytając, jaka jest własność tej przestrzeni, tylko że ona jest zaniedbana, nieutrzymywana i przez jedną noc wpadają, przekopują tą, sadzą tam jakąś roślinność, a potem bronią tego miejsca przed tym, żeby nie było zajęte na jakieś inne cele, czyli na zabudowane tam powiedzmy ulicą czy czymś innym. Więc tu jest ten problem, że... Może nie namawiajmy do takich działań. Ale nie, tylko ja chcę powiedzieć, że tak, to nie daleki jestem od tego, żeby namawiać. Ja bym wolał, żeby to ludzie robili świadomie i w sposób bardziej zorganizowany. Tylko problem polega na tym, że niestety świat dzisiaj stał się bardzo komercyjny. I to, co jak Państwo powiedziecie, no tutaj powiedzmy patrząc na zabudowę miast, ja nawet uknąłem takie powiedzenie, że jak popatrzymy na Kraków, który jest w obrębie Starego Miasta, czyli to, co jest otoczone plantami, jest 30% terenów zielonych. One zostały tak, było to zinwentaryzowane kiedyś przez profesora Bogdanowskiego i to była zieleń, która była w środku, między budynkami, których my w ogóle nie widzimy. Idąc po ulicach nie widać ją, trzeba wejść dopiero na podwórka. One w tej chwili zostały zajęte przez te ogródki restauracji, ale tej zieleni naprawdę było sporo. Natomiast to, co dzisiaj ci deweloperzy nam, mieszkańcom tych osiedli proponują, no to jest rzeczywiście, to jest tutaj brak zieleni. Patrząc na Chrzanów, powiedziałby pan, że to jest miasto zielone, czy... Wie pani co, ludzie na przykład zazdroszczą zieleni na północy. Pewne partie zieleni, bo północ troszkę jest taka, no powiedzmy, miejscami zagęszczona, te budynki są, ale są miejsca, gdzie ta przestrzeń jest duża. Ale na przykład bardzo ładnie zaprojektowane osiedle południe z punktu widzenia rozmieszczenia budynków, i dużo jest miejsca na zieleń. Tej zieleni często nie ma, to znaczy nie ma tam drzew, no powiedzmy są trawniki. Natomiast tam jest po prostu zupełny brak komunikacyjny. To jest ogromny problem, że osiedla zostały tak zaprojektowane, że nie ma komunikacji. Tu trzeba właśnie jeszcze jedną rzecz podkreślić. Dlaczego znikają nam te tereny? One są zajęte przez parkingi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są władze miasta, no powiedzmy, no Kraków ma ten sam problem, ale na przykład Poznań już tego problemu nie ma takiego. Tam jest obligatoryjnie, parkingi się buduje poza osiedlami i ludzie płacą po prostu za miejsce parkingowe poza osiedlem.
Czyli na osiedlu Zieleń zamiast. Tak, na osiedlu. Jak się wjeżdża na osiedla poznańskie, no to Straż Miejska przyjeżdża i patrzy, czy ten samochód przypadkiem będzie stał dłużej niż potrzeba na przykład na wypakowanie zakupów, albo na przykład na wysadzenie kogoś tam dzieci, które wejdą do klatki. Następnie samochód wraca z powrotem, wyjeżdża z osiedla i wjeżdża na parking. I tam nie ma parkowania samochodu w środku. I to jest taka, no powiedzmy, no przyjęta zasada. No proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ja kiedyś liczyłem, ile tych samochodów jest na osiedlu. No to są ogromne ilości. Czyli co, podsumowując, dużo pracy jeszcze przed nami i chyba nie uda się nigdy pogodzić tych zwolenników. Szanujmy zieleń za każdą cenę i tych, którzy uważają, że ona powinna być jakoś przeprojektowywana. Nie, mnie się wydaje, że musimy rozmawiać. Im więcej będziemy rozmawiali, im więcej będziemy się spotykali z mieszkańcami, to myślę, że wspólnie, że tak się wyrażę, możemy pewne warunki brzegowe uściślić. Musimy wsiąść wspólnie i zastanowić się. I to powinno być no, jakby takim naczelnym zadaniem. Trzeba rozmawiać, bo tylko przez rozmowę możemy dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Pozostajemy w temacie związanym z ekologią. W ostatnim czasie w sieci promowane są przyjazne środowisku inicjatywy. Mają one na celu ograniczenie użycia plastiku. Do takich akcji namawia również Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna. Coraz więcej osób zresztą rezygnuje z używania plastiku w życiu codziennym. Postanowiliśmy sprawdzić, czy mieszkańcy Chrzanowa podjęliby się takiego wyzwania. Czy dałby Pan radę podjąć się wyzwania bez plastiku? Dałbym radę. I co by Pan wtedy używał? Z plastików to butelek i z materiałowych reklamówek. Dużo teraz się widzi właśnie materiałów i czyta się w gazetach na temat ochrony środowiska, więc uważam, że nam jest to naprawdę bardzo potrzebne, żeby zrobić sobie takie odseparowanie troszkę od tego plastiku. No nie tylko od plastiku, no bo przecież teraz te smogi, palenie w piecach właśnie węglem też powodują zanieczyszczenie środowiska, więc ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, jakby taka akcja powstała. Tak, zwyczajno. Albo one nanoszą wred przyrodzie i one nie unicestwiają się za bardzo stulecia. Kupiłem specjalnie tą torbę, żeby po prostu nie brać, nie zakupywać tych reklamówek, bo to jest jednak plaga, nie? Dla środowiska i w ogóle, nie? Jednostkowo nic się nie zmieni. Jakby większe koncerny firmowe to zmieniły, to wtedy tak, ale oni na tym zarabiają, więc właściwie to jednostkowo nie ma sensu moim zdaniem i tyle. Czyli nie podjęłaby się Pani wyzwania bez plastiku? Możliwe, żebym się podjęła, ale jednostkowo nic nie zrobię, ewentualnie moja cała rodzina musiała do tego przekonać, a nie wiem, czy by się udało, bo wygodniejsze jest to po prostu zamiast kupienie po prostu takiej zwykłej wody niż po prostu latanie po sklepach i szukanie wody w szklanych butelkach. Co Pani myśli o wprowadzeniu na terenie Unii Europejskiej zakazu właśnie używania plastikowych słomek, widelców od 2021 roku? Jestem za, także podpisuję się. Możemy się absolutnie bez tego obejść, a to, co się widzi w morzach, ile ryb umiera i to wszystko po prostu my tak jakby sobie robimy sami zło, nie? Dla siebie. No, także jestem całkowicie za. Do tego problemu powrócimy w przyszłym tygodniu, a teraz o możliwościach zmiany zawodu. Jest okazja, by skorzystać z dofinansowań do różnego rodzaju kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na zmianę zatrudnienia. Ogromne pieniądze na ten cel, bo ponad 100 milionów złotych, ma Wojewódzki Urząd Pracy. Mieszkańcy gminy Chrzanów także mogą z tych dofinansowań skorzystać, przekonuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. W ostatnim czasie w Małopolsce ruszyło kilka programów, które mają ułatwić zmianę zatrudnienia lub start na rynku pracy. W tym pierwszym przypadku mowa o projekcie realizowanym przez samorządy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Możliwości szkoleń są ogromne, jest jednak pewne ograniczenie. Nie może osoba do 50 roku życia mieć więcej niż średnie wykształcenie, natomiast osoby po 50 roku życia już nie ma żadnych ograniczeń. W każdym kursie, jaki sobie wybiorą, bo tam się dostaje bony szkoleniowe, więc nie narzuca się kierunku szkoleń. Mogą to być nawet języki obce, prawo jazdy, kursy komputerowe. Właściwie wszystko, co dana osoba myśli, że jej to będzie potrzebne, czy się przyda w dalszej karierze zawodowej. Szczegóły dotyczące tego projektu i kursów, z jakich można skorzystać, zainteresowani znajdą na stronie www.pociągdokariery.pl.
Ponadto osoby po 50 roku życia, które nie pracują, mogą liczyć w PUP na pomoc doradcy zawodowego. Z myślą o nich już 29 lipca w Szanowskim Urzędzie odbędzie się spotkanie informacyjne. Będą też dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Podobnie jak dla tych powracających z zagranicy w ramach programu Nowy Start. 19 tysięcy złotych. Jest to dotacja, czyli jest to bezzwrotne środki. Trzeba się tylko rozliczyć później fakturami. W ramach programu Nowy Start pracownicy Urzędu Pracy udzielą wszystkim zainteresowanym informacji pomocnych przy zakładaniu własnej firmy. Przełomowe odkrycie archeologów w Chrzanowie. Po raz pierwszy udało im się trafić na fragment muru pochodzący jeszcze z okresu średniowiecza. Najprawdopodobniej to pozostałości dworu Jana Ligenzy. Dotąd były tylko szczątkowe informacje o istnieniu takiego dworu w Chrzanowie. Tegoroczny program zakłada znalezienie granic obiektu, który w zeszłym roku był eksplorowany, czyli Pałacu Ossolińskich, nazywanego Pałacem Ossolińskich, ale być może uda nam się powiedzieć, że to Pałac Ligenzów. Wszystko zależy od tego, jak będą się toczyć dalsze badania. Na pewno mamy obiekty, które są bardzo obiecujące. Ostatnie dni przyniosły nam rewelacyjną rzecz, a mianowicie mur wsparty dwoma przyporami. Wygląda ze stratygrafii, że mamy do czynienia z dworem średniowiecznym. Być może właśnie z czasów Jana Ligenzy, tego pierwszego najpotężniejszego właściciela Chrzanowa. I w związku z tym jesteśmy bardzo uradowani, bo do tej pory mieliśmy tą część XVIII-wieczną Ossolińskich i renesansowy nowy dwór po drugiej stronie ulicy Mickiewicza przy szkole muzycznej. A tutaj i potwierdza to przede wszystkim materiał archeologiczny. Mamy po raz pierwszy, a trzeci sezon badawczy już jest, mamy tutaj ceramikę średniowieczną. Wcześniej tego nie było. Tak, były 15-wieczne dwie skorupy, a resztę wszystko nowożytne. A tu już jest to średniowiecze. Mamy denarek jagielloński z tej, i wiemy z jakiej warstwy to jest najważniejsze. Ważniejszy właśnie tej średniowiecznej. Czyli to wracamy rzeczywiście do początków Chrzanowa. Tak jest, tak. Jeszcze w tamtym roku byłem taki zniechęcony, bo myślałem, że na tym XVI wieku się skończy historia Chrzanowa. No a tutaj mamy. No i poza tym jeszcze mamy monetki takie jeszcze starsze, a mianowicie parwusa Wacława II Czeskiego, srebrna moneta z lat mniej więcej 1300-1305. Mamy też 15-wieczny liczman z Norymbergi. Ostatnio taki odkryto w Olkuszu, na rynku w Poznaniu i na małym rynku we Wrocławiu. Także jest to może nie tyle rzadka, ale taka dość ciekawostka, bo to wygląda jak moneta. Wybijana była przez mennicę, ale nie służyła jako moneta, tylko po prostu do liczenia, do rozrachunków finansowych, prawda? W późniejszych czasach te liczmany były zastąpione przez liczydła, a obecnie kalkulatory. W tym tygodniu Państwo kopaliście po tej stronie ulicy Mickiewicza i ten wykop zniknie już wkrótce, a w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu przeniesiemy się z powrotem pod szkołę muzyczną i tam będziemy kontynuować badania zarysu obiektu. Budynek dworu Ossolińskich został przecięty w czasie wojny ulicą Mickiewicza, która wtedy została praktycznie przez Niemców wytyczona, skonstruowana. Niemcy ten budynek ostatecznie rozebrali. Nigdy już nie dowiemy się prawdopodobnie, co było po środku, bo nikt nie będzie ulicy demontował, żeby prowadzić badania. Natomiast badania powinny być kontynuowane i moim zdaniem powinny doprowadzić przynajmniej do tego, że
na końcu tej drogi ja widziałbym jakieś wyeksponowanie przynajmniej w terenie zarysów tego obiektu, bo wtedy jakby ten park, istniejący lamus plus tamten obiekt jak gdyby da wyobrażenie o przynajmniej tym XVIII-XIX wiecznym szanowy, jak to wyglądało ten obszar dworski tutaj położony nad miastem, nad rynkiem, nad tymi najstarszą jego częścią. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-latkowi, który od starszej kobiety chciał wyłudzić pieniądze. Chłopak podszywał się pod funkcjonariusza CBŚ. Policja apeluje więc o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji. O szczegółach Iwona Szelichiewicz z chrzanowskiej policji. 19 lipca chrzanowska policja otrzymała takie zgłoszenie od seniorki, która wraz ze swoim znajomym przyjechała tutaj na policję i poinformowała funkcjonariuszy, że najprawdopodobniej jakiś mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚ chce ją oszukać na kwotę 12 tysięcy. Chciał ją oszukać, był u niej, dzwonił? Nie, to była informacja telefoniczna. Na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, który podawał się właśnie za funkcjonariusza CBŚ-u i który zajmuje się przestępczością bankową. Polecił tej seniorce wypłacenie kwoty 12 tysięcy i przywiezienia jej tej kwoty taksówką do Mysłowic. Ta kobieta wypłaciła pieniądze z banku, jednakże przed zawiezieniem tych pieniędzy do Mysłowic wstąpiła do swojego znajomego, który podejrzewał, że może być to oszustwo. Razem z tą kobietą przyjechali tutaj do nas na komendę i poinformowali funkcjonariuszy. Szybkie i sprawne działanie Wydziału Kryminalnego, zarówno naszego tutaj chrzanowskiego, jak i z Mysłowic, pozwoliło na zatrzymanie sprawcy, którym okazał się 17-latek z Mysłowic. Leniwie czy aktywnie? Każdy z nas staje przed podobnym dylematem, gdy nadchodzi czas wolny. Nasza reporterka Izabela Kramarz lubi to i to, więc postanowiła zapytać mieszkańców Chrzanowa, jakie są ich ulubione formy spędzania wolnego czasu. Nie jeden z nas chciałby mieć piękną sylwetkę i jędne ciało, być zdrowym i wysportowanym. Ale czy robi coś w tym kierunku? Ja po porannym maratonie zdecydowanie wolę poleżeć i poopalać się na słońcu. A o to, czy mieszkańcy Chrzanowa spędzają aktywnie wolny czas, zapytam, jak tylko trochę odpocznę. Czy spędza Pani aktywnie czas? Tak, w miarę możliwości, jak tylko mi czas na to pozwoli, to staram się tak, jakieś spacery, jakieś rowery. Jeździmy sobie z córką na przykład na konie, w góry, no i tak dalej. Nie bardzo. Nie uprawia Pani żadnych sportów? Nie, jeżdżę jedynie samochodem. A jazdę na rowerze? Bardzo rzadko. W tamtym roku może raz mi się zdarzyło, także. I like to spend it with my wife, going to garden, spacer. Razem, together, so that's my favorite time. Sometimes go and play football with friends. Uprawia Pani w wolnym czasie jakieś sporty? Nie. Ja w takim ruchu jestem, że po prostu mi to niepotrzebne. Nie mam czasu na to. Rower. A sam, z rodziną? No raczej sam. Dostałem prezent od syna, wychowywanie jego pieska. Czyli spacery z psem, tak? Spacery z psem. Dzisiaj mam urlop od psa, ale cały czas jestem aktywny z psem. Czy uprawia Pan jakieś sporty? Tak, pracę. A poza? Poza nie. A w wolnym czasie? Leżakowanie. Tak. Prognozy pogody są optymistyczne. Ma być słonecznie i coraz cieplej. Nie warto więc siedzieć w domu. Można aktywnie spędzić czas, choćby na rowerze. W powiecie chrzanowskim są ciekawe trasy rowerowe. Można też wybrać się na zorganizowaną wycieczkę na dwóch kółkach. Takich propozycji wciąż przybywa. Chrzanów ma tę zaletę, że mieszkając na obrzeżach wystarczy 10 minut, by na dwóch kółkach wyjechać za miasto na tereny zielone. Można wybrać kierunek Zalew Chechło i Puszcza Dulowska lub lasy na kątach. Urokliwych miejsc jest zresztą wiele. W
powiecie szanowskim jest bardzo wiele terenów urokliwych przyrodniczo, bardzo ciekawych, które można zwiedzić z perspektywy siodełka rowerowego. Rower daje także możliwości zwiedzania ziemi szanowskiej z nieco innej perspektywy. Na rowerze można dojechać w takie miejsca, gdzie nie dojedzie się samochodem. Można czasami jeszcze zboczyć w bok, podprowadzić rowerek tam, gdzie się nie da dojechać, żeby pokazać najciekawsze miejsca i historyczne, i przyrodnicze naszego terenu, a jest co pokazać. PTT od wielu lat w okresie wiosenno-letnim organizuje weekendowe wycieczki rowerowe. Zaczynamy 1 maja i po 2 wycieczki w miesiącu, w soboty do końca września. Nawet zahaczamy też o październik, jak jest piękna pogoda. Także zapraszamy na te nasze wycieczki. One są organizowane w sobotę o godzinie 10:00 tutaj na Placu Tysiąclecia. Wystarczy tylko przyjechać ze sprawnym rowerem. Udział w takich wycieczkach jest bezpłatny. W ten weekend 27 lipca rowerzyści pojadą do Doliny Karpia, a początkiem sierpnia w okolice Chrzanowa. Pojedziemy tutaj do Pogorzyc, tam zwiedzimy sobie te stawy kaskadowe, które tam są, nie każdy o nich wie, a naprawdę piękne, urokliwe miejsce. Później pojedziemy przez Płazę, otoczenie Pałacu Starzeńskich, tam zwiedzimy i pojedziemy przez Stare Dworzysko nad Chwaczałą, zjedziemy do Regulic i wrócimy przez Puszczę Dulowską. Nie tylko PTT zaprasza na wspólne wyjazdy rowerowe, także Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów zachęca do takich podróży. W niedzielę 28 lipca ruszają Szlakiem Wapiennym. Biblioteka Chrzanowska wraz ze Stowarzyszeniem Zapiecem wydała w zeszłym roku taki spacerownik po ziemi chrzanowskiej i poproszono nas, abyśmy opracowali trasę wzdłuż miejsc, które są związane z przemysłem wapiennym tutaj na naszym terenie. I tutaj mamy, powiedzmy, jaskinię Macieja w lesie tutaj w Kościelcu, między Kościelcem a Płazą, potem Kamienią w Pogorzycach, potem Górę Grodzisko, Górę Bukowice, Piec Wapienny w Zagórzu. No i po prostu jak się połączy te miejsca, to powstaje bardzo ciekawy, acz trochę taki wymagający szlak, bo są wzniesienia. Szczegóły dotyczące wypraw rowerowych można znaleźć na stronach internetowych obu organizacji. A jeśli ktoś woli piesze wędrówki, też nie ma problemu. PTT i PTTK zapraszają na wycieczki górskie. 35-lecie letniej bazy Chówca Chrzanów to doskonała okazja do wspomnień i rozmów z tymi, którzy przyjeżdżają tam od wielu lat. Tym razem o swoich wyjazdach do Szarego Dworu opowiadała Dominika Brożek. Jest to miejsce, które odwiedzam od lat, od berbecia, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Oczywiście nie cały czas i nie co roku, z kilkoma przerwami. Wróciłam do Szarego Dworu 4 lata temu na funkcję programowca centralnego zgrupowania na drugim turnusie. Byłam 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu, w tym roku jestem tutaj w innej formie. Dlaczego tu wracasz? Jest to miejsce magiczne. Każdy, kto kiedykolwiek był w Szarym Dworze, nie może przejść po tym wszystkim bez odczuć negatywnych, pozytywnych, bo i takie się zdarzają, w sensie te negatywne też się zdarzają, nie będzie obojętny. Nigdy nie będzie obojętny. To jest miejsce, które zostawia ślad w sercach. Miejsce, które łączy, miejsce, w którym tworzą się przyjaźnie na długie, długie lata. A jak ktoś nie polubi Szarego Dworu, to co? To nic. Nie musi tu przyjeżdżać po raz kolejny. Nie musi tego miejsca odwiedzać. Niemniej jednak zaletą i wadą wyjazdu Szarego Dworu jest to, że trwają one tutaj długo, bo to są turnusy ponad 3-tygodniowe. Warunki są polowe, śpimy w namiotach. Jesteśmy sobą 24 godziny na dobę na świeżym powietrzu. Jest to męczące fizycznie i psychicznie. Dla dzieci jest to rozłąka z domem, z rodzicami. Często te małe dzieci to przeżywają. Nie zawsze dogadują się z wszystkimi kolegami, stąd biorą się czasami negatywne emocje. Natomiast z drugiej strony, po takim pobycie, te dzieci wracają do domu dużo bardziej samodzielne, wracają z nowymi kolegami, bo zawsze znajdzie się ktoś, z kim oni się polubią i z kim oni się trzymają. Wracają bogaci o nowe doświadczenia, poznają nowe piosenki, gry, zabawy. Robią coś, czego w dzisiejszym czasie, w czasach w domu nie robią. Nie siedzą tutaj godzinami przy telefonie, komputerze, tylko spędzają czas ze sobą. Ile miałaś lat, jak przyjechałaś tutaj pierwszy raz? 6.
Czyli już trochę minęło. Powiedz mi, jak Szary Dwór się zmieniał przez ten czas? Początki moje, które pamiętam, to było kąpanie się w szkole raz w tygodniu, a taka toaleta w ciepłej wodzie, jeżeli była, woda się podgrzewało w warniku. Myliśmy się w takim dużym namiocie w miskach. Jedliśmy w stołówce, która była dużym namiotem, tak zwanym słoniem. Namioty były rozbijane wtedy naokoło całego placu. Tak jak w tej chwili, że kolonia jest w jednym miejscu i podobosy są w takich podgrupach ułożone w literkę C, powiedzmy. A poza tym nic się nie zmieniło. Od początku było tu wesoło, było tu gwarno, było słychać tutaj śpiew piosenek, pląsów, granie na gitarze. Ja to tak pamiętam. Pamiętam to wtedy. A, no oczywiście sanitariaty i te inne kwestie. Wtedy chodziło się do latryny w lesie. Teraz są łazienki, są prysznice. Mam nadzieję, że w niedługim czasie wyremontowane, wymienione na takie... Raz, że większą ilość tych prysznicy, a dwa, że bardziej nowoczesne. Do 8 sierpnia w Kinie Sztuka można oglądać nową wersję filmu Król Lew. Produkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem małych i nieco większych, którzy z sentymentem wspominają Króla Lwa sprzed lat. Dodatkowo z okazji premiery Moksir przygotował dla widzów niespodzianki. Jakie? O tym i o pierwszych wrażeniach w naszym materiale. Świat nie jest sprawiedliwy. Prawda, mój mały? Jedni jedzą do syta, inni spędzają życie w ciemności. Co myślicie o dzisiejszym filmie? Był bardzo fajny. Bardzo był wzruszający. Które sceny konkretnie? Na przykład, jak walczyli, to taki był smutny troszeczkę. Która scena najbardziej ci się podobała? Chyba jak Simba wrócił i walczył. A piosenki, która jest twoja ulubiona? Krąg życia. Dlaczego? Ma taki swój klimat, który wprawia w nastrój i jest nietypowa. Jaka jest twoja ulubiona postać? Simba. Bardzo nam się podobało. Dzieci były bardzo zainteresowane. Były momenty smutne, były momenty komiczne. No uważam, że to jest taka bajka dla wszystkich, i dla młodszych, i dla starszych. Także bardzo dobrze się bawiłam. Myślę, że jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o technikę zrobienia tego filmu. Tu zobaczyć, jak oni to robili, to byłoby naprawdę fascynujące. No i przede wszystkim taka przygoda sprzed lat do oglądnięcia. Serdecznie zapraszamy do Kina Sztuka na seansę Króla Lwa. Jest to kultowa odsłona przeboju Disneya sprzed lat. Gramy do 8 sierpnia, do końca lipca w technologii 3D, a ostatni tydzień seansę 2D. Do zobaczenia. Uciekaj stąd, Simba. I nie wracaj już nigdy. Swoje miejsce w kręgu życia. Król Lew. Sztormowa pogoda w sam raz dla marynarzy. 21 lipca w Wygiełzowie po raz trzeci odbył się koncert Szanty na Wiśle. W rytmie szant i muzyki folkowej spędzić czas mógł każdy, kto jak na marynarza przystało, nie bał się deszczu. W niedzielne popołudnie nie zabrakło oczywiście zabaw dla dzieci czy różnych konkursów. Hej, o,
pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosło, John. Ej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosło, John. Ej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosło, John. Po raz trzeci gościmy szanty na Wiśle w Wygiełzowie. To jest impreza wspólnie przygotowywana przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i lokalną grupę działania Partnerstwo nad Jurze. Po raz trzeci bawimy się przy muzyce szantowej. Trzy zespoły szantowe, Klang, Glasgow i North Cape, przygrywają nam do zabawy. Choć aura nie jest sprzyjająca, ale bawimy się wspaniale. Do zatrzymania statku. Ło! Czyja? Jest tam ktoś na górze? Niebieski. Wy już wszyscy byli. Chodź, niebieski, chodź. Chodź, boisz się deszczu? No chodź. Idzie do mnie, słuchajcie, dobra. Piąteczka, jak ty masz na imię? Szymon. I co to było? Bo ja nie słyszałem, bo ja mam stary, jestem. Kotwica? A jak wygląda kotwica? Pokaż. No pokaż rękami, nie? Ty, ale kotwica, no faktycznie, dobrze. Masz szampana, a masz z tego? Tak, możesz z tego wybrać sobie. Ja cię, ale nagroda. Co? Mi się to coś włożyło. A to możesz to zabrać. Jak się włożyło, to znaczy, że jest komplet. Deszcz, woda to są żywioły, które z którymi żeglarze mają do czynienia, a tym trudnym chwilom zawsze towarzyszyła piosenka i to jest właśnie ta piosenka szantowa. Dwa lata temu obchodziliśmy Rok Wisły i to był początek, kiedy chcieliśmy się włączyć w te obchody. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy szanty na Wiśle w Wygiełzowie. Od tego czasu impreza cieszy się powodzeniem, więc kontynuujemy tę piękną tradycję. Nie wiem jak wy, ale my na pewno będziemy ten koncert długo. Wspólnie z biblioteką weź udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji imienia Zbigniewa Herberta Podaruj wiersz. Akcja została zainspirowana listami Zbigniewa Herberta, które napisał do swoich przyjaciół. Inicjatywa zachęca nas do podarowania bliskim osobom wiersza, który wiele dla nas znaczy. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w akcji? O tym powie Kinga Koryczan. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji imienia Zbigniewa Herberta Podaruj wiersz. Biorąc udział w akcji, każdy może podarować swój ulubiony wiersz bliskiej osobie. Przyjaciółce, mężowi, osobie samotnej, chorej lub takiej, której nie ma już w naszym życiu, ale chcemy podarować jej coś od serca. Inspiracją akcji są listy wiersze Zbigniewa Herberta, które ten pisał do swoich przyjaciół, podarowując im autografy swoich utworów. Aby wziąć udział w akcji, należy wybrać swój ulubiony wiersz, taki, który wiele dla nas znaczy, sięgnąć do książki z wierszami w domu lub w bibliotece, przepisać wiersz na papeterię ze specjalnym logiem akcji, którą mogą Państwo znaleźć w dziale promocji lub pobrać ze strony internetowej i przepisać go. Na papeterię można dołożyć specjalną dedykację, komentarz lub podpis. Osobę, dla której przygotowujemy wiersz, należy zaprosić na finał akcji do Miejskiej Biblioteki Publicznej 23 września w poniedziałek o godzinie 18 podczas specjalnej Akademii Słowa. Podczas tego wieczoru należy odczytać wiersz i podarować rękopis zaproszonej osobie. Jeśli nie będzie mogła być obecna, to zrobimy jej po prostu literacki prezent. Tego wieczoru podarujemy komuś nie tylko wiersz, ale także swój czas, obecność oraz wrażliwość. Wyjątkowej osobie podarujemy wyjątkowe słowo. Swój udział w akcji należy zgłosić do dnia 15 września w dziale promocji biblioteki. Zachęcamy wszystkich do udziału, a pierwsze 20 osób zapraszamy na występ publiczny podczas finału.
Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie Fundacji imienia Zbigniewa Herberta oraz na stronie biblioteki. Młodzi adepci piłki nożnej z powiatu chrzanowskiego będą trenować pod okiem szkoleniowców Espanyolu Barcelona. Treningi ruszają w przyszłym tygodniu na boisku w Balinie. Jak to się stało, że szkoleniowcy znanego hiszpańskiego klubu zawitają na ziemię chrzanowską? O tym rozmawiamy z trenerem UKS AP21 Pawłem Smułką. Cieszymy się bardzo, że jako uczniowski klub sportowy Akademia Piłkarska 21 mieliśmy możliwość sprowadzić tutaj trenerów Espanyolu Barcelona, trenujących na co dzień w Hiszpanii. Jest to na pewno duże wydarzenie dla dzieciaków, ale również dla nas jako trenerów. Jak długo potrwają takie treningi? Od poniedziałku do piątku, od 29 lipca do 2 sierpnia. Każdy mógł się zapisać? Tak, oczywiście. Była strona odpowiednia do tego przygotowana i każdy, kto chciał, mógł się zapisać. Teraz jeszcze można dołączyć, czy już miejsc brak? No, myślę, że byłby problem. Natomiast jeżeli ktoś byłby bardzo zdeterminowany, to myślę, że bylibyśmy w stanie coś zadziałać, żeby dać szansę po prostu potrenować pod takim okiem trenerów. Treningi będą odbywały się w Balinie? Tak, na boisku sportowym, na obiekcie sportowym w Balinie, na ulicy Spudzielców 32. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł? Jak to się stało w ogóle, że trenerzy z Hiszpanii tutaj przyjadą do Balina właściwie? Znaczy powiem tak, no próbujemy tutaj w Chrzanowie, w powiecie działać, troszeczkę zmieniając jakieś takie stereotypy. Myślę, że w wieku młodzieńczym ja czy koledzy z mojego wieku, troszkę starsi czy młodsi, mogli tylko pomarzyć, żeby w ogóle trenować nawet z trenerami, nie wiem, powiedzmy z klubów polskich. A nadarzyła się taka okazja, gdzie już rok temu byliśmy prawie pewni, że nam się to uda uruchomić, taki kamp, powiedzmy, w Chrzanowie. Już w tym roku to było, powiedzmy, załatwiane dużo wcześniej i cieszymy się bardzo, że się udało. Ilu tych trenerów będzie brało udział? Będzie dwóch trenerów. Obecnie były to prowadzone już te kampy. W tym momencie trenerzy znajdują się w Zakopanem. Wcześniej już odbyło się w Świnoujściu. Także tam dzieciaki bardzo zadowolone. Zobaczymy. Będziemy obserwować, podglądać, jaka jest ta wizja hiszpańskich trenerów, a ostatnio jest troszeczkę widać, że w modzie. Myśli pan, że szkoleniowcy z Hiszpanii właśnie troszeczkę inne mają metody albo może innego sposobu gry w piłkę będą tutaj uczyć tych młodych adeptów? Sam jestem ciekawy. Nie miałem jeszcze styczności osobiście z trenerami z Hiszpanii. Miałem możliwość z trenerami z Niemiec, z trenerami z Holandii. Natomiast wiadomo, na topie jest piłka hiszpańska. Jak to będzie wyglądało, sam jestem ciekawy. Można przyjść, podpatrzeć? Oczywiście. Zachęcam wszystkich, którzy by chcieli, i trenerów, i rodziców, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda taki kamp i podpatrzeć po prostu nawet jakieś metody treningowe. Nasi trenerzy będą brali w tym udział. Będzie 4 trenerów, więc na pewno będzie to ciekawe doświadczenie dla nas również. I
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w serwisie, ale jeszcze zaproszenia, bo już w najbliższą sobotę zapraszamy na pogorzycką sielankę. Początek o godzinie 15 na boisku LKS i UKS Pogorzanka w Pogorzycach. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci oraz pokaz ratowniczych działań OSP. I na tym kończymy nasz program. Dziękując za uwagę, zapraszamy oczywiście do zaglądania na nasz kanał facebookowy i YouTube, a także do oglądania nas za tydzień. Do zobaczenia.